Witam. Stała się strasznie smutna rzecz i jest mi niezmiernie źle, ponieważ to nie jest clickbait. Straciłem prawie wszystko i wam teraz pokażę, o co chodzi. Zobaczcie. Mój sklep został zrównany z ziemią. Moja wyspa, zobaczcie, co tu się dzieje. To wszystko zostało zniszczone. Ja wam dzisiaj to pokażę na odcinku, ponieważ no nie ma. Nie ma skrzynki zniszczone, zostały tylko gówna. Nie wiem, co ja mam powiedzieć, naprawdę. Co uratowaliśmy, to uratowaliśmy wraz z Jaworem. Jawor mi pomagał, próbowaliśmy uratować jak najwięcej rzeczy się dało. Na szczęście są dwie sprawy, które zostały, mianowicie mending i mianowicie wieśniaki. Chociaż tutaj nie wygląda to, jakby to było... No powiem tak, było tutaj 50 TNT i 5 Witherów za to, że zrobiłem mały błąd, aczkolwiek byliśmy przez Magajstra i Zachę wraz z Jaworem byliśmy prześladowani przez długi czas. Może to jak Bitek to fajnie wytnie, to wam pokażę. Teraz? Stary, ty patrz, nagrywasz to, czy nie? Tak, wszystko. No. Okej, spoko. Nie wiem, płynę za nimi, oni płyną w moją stronę. Ej, oni okrążają mój budynek, właśnie moją wyspę z dwóch stron. To wiesz, to już jest znak, że już się im nudzi bardzo. Generalnie dziwna sytuacja, bo Zachał nie stoi. A Magajster się kręci w kółko łódką. Ja bym nawet czaszkę postawił, tak jak ty u mnie. Ja nie postawiłem, ja postawiłem źle tą czaszkę specjalnie. O nie! Coś odpaliło! Co zrobić? Coś odpaliło! Co ty gadasz? Paczol! Jaja se robisz? To się naprawdę odpaliło! Jaja se robisz, Paczol? Paczol! Ej, to się samo odpaliło! Paczol! No co ja mam powiedzieć? No, pokażę wam mniej więcej, o co chodziło. Na mapie pojawiła się święta owca, która kazała nam zbudować jej posąg, właściwie jej statuę, posąg, no posąg owcy chyba, niedaleko spawnu. Wraz z Jaworem zrobiliśmy to, potem Zacha oraz Magajster z racji tego, idź stąd, z racji tego, że to jest blisko ich terenu, rozstawili tu TNT i te TNT wybuchło, po czym ja się zdenerwowałem, zebrałem resztę TNT, które tu było. Zobaczycie to wszystko na wideo. Zebrałem to TNT i postawiłem obok tych lugoli. I miałem powód, żeby je tam postawić, ponieważ ta owca została zniszczona. Ją budowaliśmy wraz z Jaworem dla świętej owcy, która się pojawiła na serwerze. Może wam odcinek z tego wrzucę, chociaż jest mega długi, 1,5 godziny trwa, więc zanim to się potnie, zanim to się wytnie i tak dalej, to będzie masakra. Dlatego proszę was, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I ja was zapraszam do tego, co tutaj się działo. Naprawdę. Do tego was zapraszam. Do tego, żebyście zaczęli, czemu tak to wygląda i co mam z tym zrobić. Zapraszam do oglądania. 4 bloki diamentu dziennie, no chyba na głowę upadł. O, schowa miecz. No. O, ten człowiek mnie rozbraja, nie? No, formalnie schował miecz. Myślisz, jak rzucę w niego jajkiem, to co się stanie? Możesz spróbować. Ja dalej nie mogę ogolić owcy. Idą do mnie. Chyba. Stary. Ty patrz, nagrywasz to, czy nie? Tak, wszystko. No. Okej, spoko. Ej, oni płyną teraz... Nie. Tak, no, do mnie płyną. Dobra. Cofają. Dobra. Ej, oni okrążają mój budynek, właśnie moją wyspę z dwóch stron. Na dwie łódki. Okej. Coś się dzieje, coś... Patrzą się na mnie. Mnie nie dotkną, ja jestem chroniony. Mnie nie dotkną na zasłonie. Dzięki, Jawor.
coś nie przychodzą. No poczekaj, oni mają elytr. A, no tak. Prawie gotowe w sumie dla kogoś, kto chce wprowadzić tutaj niebezpieczeństwo, to tylko ułatwienie. No nie idą coś. Chyba nie bejtują się na... To jest w ogóle jakaś pułapka, z tego co wiem. Tak, jest tu pułapka, nie stawaj tam. Dobra. Jest pułapka. Dobra, jestem. Przyszli czy nie? Nie. Nie, ale zobacz co napisałem jeszcze. No to... Ty, oni nas mają chyba totalnie gdzieś. Ty, stanąłem na samej górze. Aha. I może zobaczę na mapce, że tu jestem i może przyjdę. Stary, TNT jest wokół owcy. A gdzie jest owca? No tej owcy. A widzę, no. Yoshi do mnie przyleciał tu. O, idą mi do mnie, to ty. Kurczę, myślałem. Nie, ja idę. Oni tu stoją. No właśnie, czekaj, ale to TNT im postawię koło wieżowca. Ej, bo skit postaw koło wejścia TNT. Patrz, wysadzają owce. A nie, nie wysadzają. O, dostałem ze strzały. Dostałeś ze strzały? No. O. Dobra, wysadzili owce. Wysadzili owce? O nie! To się odpaliło! Co zrobi? To się odpaliło! Co ty gadasz? Patrz, ol! Jaja se robisz? To się naprawdę odpaliło! Jaja se robisz, patrz, ol! Patrz, ol! Ej, to się samo odpaliło! Patrz, ol! Patrz, ol! Patrz, ol! Paczol! Ucieka! Ohoho. Ej, to ja tego nie odpaliłem! Ja tego nie odpaliłem, naprawdę! O Jezus! Ja tego nie odpaliłem! Ja przysięgam ci, Jawor, że ja tego nie odpaliłem, położyłem TNT po prostu! Kocham cię, Paczol, ja cię kocham! Paczol! Chciałem ci powiedzieć. I mi się wydaje, że tam musiał być redstone po prostu, wiesz? Paczol, miło się z tobą grało. Ja. Teraz redstone się odpaliło, no. Jawor. Miło się z tobą grało, tak masakrze chciałem powiedzieć, Paczol. Ja muszę cenne rzeczy pochować. Grało. Stary, chowaj cenne rzeczy. O Jezus. Magister napisał, ojej. Jezus. Oni tu są. Ciebie? Czy gdzie? No, tu gdzieś jest Zaha. Wider jest odpalony. Jest odpalony Wider? Paczol, kocham cię. Paczol, kocham. Jezus, przestań. Jest Wider! Nie, moja wieża! Puszek! Gdzie jest puszek? Dwa są! Nie ma. Dwa są te Widery. Dwa puszki! Stary, dwa widerów! Patrz, ile tu jest widerów! Tu jest 10 widerów, stary! Gdzie? Na mapie! Gdzie? Masz mapę? Ja nie mam mapy. Ja pierdzielę, stary. Nie, dwa widery. Gdzie one są? Pod ziemią pewnie. Ale one pod gdzieś... ziemią są 100%. W tym. Czekaj. W maszynie chyba, wiesz? Tu widzę, skrzynka się rozwaliła jedna. Nie w maszynie. Tu jest! Jest tu w maszynie są. Nie, obok maszyny. Jak dobrze je ten, to czekaj, one... Ja pierdzielę, stary! Ale lagi jeszcze są. Ja pierdzielę, mam przerąbane, Jawor. Trzy lidery, mamy, Paczol! Czekajcie.
pomogę. Dzięki. Ja wie jednego, już ma pół HP. Prawie. Dobra, idę go zbić z tobą. Ale bierz normalnie tą, nie? Tak. Ej, ja niechcący tą maszynę rozwaliłem do tych lugoli. Jezu. Stary, grubo. Szczerze mówiąc, to ci współczuję, wiesz? No wiem. Ej, to był taki przypadek, że masakra. Dobra, ej, Cody się jakoś pojawił. Ej, oni mi wszystko tu wysadzają, wszystko! Wszystko, bez wyjątków. Ja pierdziele, wszystko tracę. Ej, ale to był naprawdę taki misklik, że ja nie wierzę. No tak, no bo tam był ten. Czekaj. Ej, najlepsze jest to, że maszyna jeszcze żyje. Dobra, jeszcze dwa. Oprócz tego. Najlepsze jest to, wiesz co jest najlepsze? Że w maszynie tylko jeden blok padł. O nie. Dobra, oni tu, o stary, oni tu jeszcze TNT postawili. O Jezus. I oni tu TNT wysadzili jeszcze. Tu jest Wither. Okej. Gdzie jest? Ze skrzynkami? Ta, w moim sklepie, stary. W sklepie jest? Tak. Co ty gadasz? Czekaj, płynę już. Cała wyspa zrujnowana. Ja pierdzielę. Sklep za sklep, ale oni wszystko rozwalili. Ja pierdzielę, patrz, tu jest taki rozpierdziel za przeproszeniem, że to jest tragedia. Dobra, on tu jest na zewnątrz. Przed wejściem? Stary. Przed wejściem głównym. Dobra, widzę. Przed wejściem głównym jest. Stary, jeszcze będzie tak, że ten Wither poleci gdzieś do kogoś innego. Czekaj, bo... Dobra, jest. Choinka nieruszona przynajmniej. Przeprowadziłem się do choinki. Dobra, powalony. Dobra, okej, git. O. Czy to już wszystkie? Przejdźmy się, czy na pewno to już są wszystkie, stare? Chyba tak. Stare, oni jeszcze ci TNT na dokładkę dali, nie? Mending? Padł, mending cały. Najważniejsze rzeczy są całe. Okej, dobra, ja już idę. Głowa smoka gdzieś spadła. Nie, oni ukradli tą głowę smoka chyba. Zebrałeś wszystko? Tak mi się wydaje. Stary, to na pewno wszystkie Withery były? Ile ich było? 5? Ja mam 3 gwiazdki. Ja mam 2, no to 5 było. No to 5 było. Ach, w porównaniu do tego, co ty miałeś, to chyba tutaj się stało. Patrzol, powiem ci tak. Jest mi tak, tak mi ciężko teraz. Mi to zabiliś papuk teoretycznie, nie? 7. Także wiesz... Tu jakieś zbroje z enchantami leżą, poczekaj. No widzę, ale to są chyba... A nie, to są te dobre. Nie zbierać. Ja pierdzielę, patrz. No trudno no. To jest kwadratowa masakra. Chłopaki nie wiedzą, z kim zadarli. Ale stary, oni zrobili... Te zrobiły totalny rozpierdziel, nie? Ja się nie spodziewałem, że 5 liderów w tak krótkim czasie może tyle rozwalić. Przecież to jest całość twojej pracy kilkutygodniowej. Przecież ty po nockach siedziałeś i to robiłeś. No. Ty, ale patrz! Co? Jak w odcinku mówiłem, że wieże nie ruszali, to wieża tylko z przodu jest delikatnie ruszona. A w odcinku mówiłem, nie ruszajcie wieży. Dobra, to jest jeden plus. Plus, ty jeszcze szukasz plusu? No co mam zrobić innego? Zobacz, gościu! Nie mam nic! Został mi tylko mending! Będę miał monopol na mending i tyle. Ja pierdolę. Ej, Jawor. Słucham cię. A dasz mi tą gwiazdkę? Tak, pewnie! Ja ci mogę stary nawet... Nie no, dwie sobie weź, a ja bym wziął 3. Nie chcę być chamem, ale spoko, mam pomysł, co z tym nie zrobię. No pewnie, stary. Ej, dobra, jedna głowa smoka żyje. Muszę ją zebrać. To jest ten. To ty masz szkody, nie ja. Nie, ale pomagałeś mi, to wiesz, to się należy. Tu coś. Dziękuję ci bardzo. O, piesek żyje! Kiciuś malutki! Piesek żyje! A siedział w oknie nad Witherem, pod Witherem właśnie. Ja pierdzielę. Ja jestem w szoku, stary, nie? Naprawdę jestem w szoku.
A jak magazyn? No, magazyn powiem ci, że prawie cały. Tylko paru ścian brakuje. To za zapinanie żółwia, nie? Bez jaj. Nie, to za ten. Za rozwalenie maszyny. Którą naprawdę przez przypadek rozwaliłem. Boże, aż mi tak przykro było, jak zobaczyłem, jak ten TNT się odpala sam. Tam musiał być redstone gdzieś. Jak ja to zobaczyłem, to ja byłem... Tak, był redstone na 100%, no bo ta maszyna była z redstone'u, nie? No ci powiem, że jak ja zobaczyłem, że to wybucha, to byłem w szoku. Ja nie wiem, co się stało. Zajęłam się jakąś twoją zbroję. Zaraz tam do ciebie przyjdę. I oddam ci te dwie gwiazdki. Nie, jedną. Weź te dwie. A, okej, okay, dobra. Jezus, ale to pięknie wygląda. Wszystko zniszczone. A maszyna do hazardu stoi! Nieruszona. Masakra. No cóż, kochani widzowie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się nie spodobał, ale... No, na złego człowieka, że tak powiem, trafili. Ja nie dam sobie pomiatać, więc... Nie dam sobą pomiatać, więc robię sobie wielki hangar z obsydianu i będzie wojna. Naprawdę. Tamten wieżowiec zniknie. A nie, to buraczka, to nie można. Lootboxy też są fajne w sumie. To też nie można. Coś tam zniknie. Coś zrobimy, więc do zobaczenia. Zostawcie subapkę w górę, jeżeli pomożecie mi tym odbudować całe te sklepy, więc do zobaczenia. Pa, pa.